Panie Boże, nasz niebiański Ojcze, chciałbym Ci podziękować za możliwość bycia na tym miejscu, za możliwość mówienia o Tobie. Zdałem sobie sprawę też dzisiaj i wczoraj, jaka to jest wielka odpowiedzialność mówić o Tobie. Odpowiedzialność przed ludźmi, ale przede wszystkim przed Tobą. Dlatego, Boże, proszę Cię o Twoją obecność, aby Duch Święty mi towarzyszył, aby były powiedziane właściwe myśli, pragnienia też wyrażone. Po to, Boże, żebyś Ty był uwielbiony, a każdy z nas, żeby był podniesiony do Ciebie jeszcze bliżej, aby miał silniejszą wiarę. Proszę Cię, Boże, o to w Twoim imieniu, Panie Jezu. Amen. Czytany był tekst pamięciowy Jana 4,48, który brzmi następująco. Jezus rzekł do niego: jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Jana 20,29. Uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Czy potrzebne są znaki, cuda, by uwierzyć? I czy potrzebne są znaki, cuda, by pogłębić swoją wiarę w Boga? I czy potrzebujemy takiego odczucia widzialnego prowadzenia mnie przez Boga? Czy też wystarczy dla nas to, co powiedział Pan Jezus w Ewangeliach? To, co Jezus powiedział, jak czytasz, jak napisano? Odpowiedź na to pytanie spróbuję właśnie przedstawić w takich trzech historiach biblijnych. Pierwsza sytuacja, Ewangelia Marka 9 rozdział, zachęcam do otwierania Biblii. Ewangelia Marka rozdział 9 od wiersza 20 do 24. I przywiedli go do niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł szarpać chłopca, tak że upadł na ziemię i tarzał się pianą na ustach. I zapytał Jezus Ojca, od jak dawna to mu się zdarza? Ten zaś odrzekł, od dzieciństwa. I często wrzucał go nawet w ogień, w wodę, żeby go zgubić. I teraz Ojciec mówi tak do Jezusa, lecz jeśli możesz, co? Zlituj się nad nami, pomóż nam. Jezus mu odrzekł, jeśli możesz, wszystko jest możliwe dla wierzącego. Natychmiast Ojciec chłopca zawołał, wierzę, zaradź memu niedowiarstwu. Tutaj taka szczególna myśl jest. Jezus mówi, co się tyczy tego, jeśli możesz coś, a więc Jezus cytuje wypowiedź tego Ojca i Jezus mu odpowiada, że wszystko jest możliwe dla wierzącego. I tutaj właśnie jest taka kwestia, że Ojciec nie wierzy, że Jezus może mu pomóc. Bo mówi, jeśli coś możesz. W życiu Jezusa jest taki fragment. Pierwsza, a więc postawa Ojca, brak wiary. I brak wiary Ojca mógł spowodować to, że Syn nie będzie uzdrowiony. Dlatego Ojciec zawołał, Panie, zaradź memu niedowiarstwu. A więc pierwsza postawa to niewiara, że Jezus może uzdrowić. Druga postawa jest przedstawiona w Ewangelii Jana w 4 rozdziale od wiersza 46 po 53. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego, jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski, Panie, przyjdź zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus, idź syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowo, które Jezus powiedział do niego, a kiedy jeszcze był w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu, wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego, syn twój żyje. Uwierzył on sam i cała jego rodzina. W 47 wierszu czytamy i 49, że sytuacja była bardzo tragiczna. Bo wiersz 47 mówi, że chodzi o zdrowie syna. Co mówi wiersz 47? Był już on bowiem już umierający, a 49, Panie, przyjdź zanim on umrze.
A 52 wiersz mówi też, że tej chorobie towarzyszyła gorączka, na pewno wysoka. Dlatego dworzanin tak nalega na Jezusa: Panie Jezu, przyjdź. I teraz pytanie, czy to był znak, po którym dworzanin bardziej uwierzył w Jezusa? Bo w 53 wierszu pisze, że jak był już w domu i spytał się o godzinę, a więc o tej samej godzinie się polepszyło mu, gdy Jezus powiedział dnia poprzedniego, że syn twój żyje. Wiersz 48 wskazuje na taką rzecz. Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Wskazuje też na motyw wiary u tego dworzanina. Jan, ewangelista, stwierdza, że pokazuje, że takie, na takie zmysłowe poznawanie wiary. A więc uwierzę wtedy, kiedy będzie jakiś znak albo cud. Jezus mówi: idź, syn twój żyje. I na te słowo Jezusa ten dworzanin uwierzył, tak? Uwierzył i poszedł. I szedł z powrotem w pełnym sensie tego słowa. Natomiast wiara jest rzeczą jeszcze bardziej doskonalszą. W Ewangelii Jana w 20 rozdziale, a czytałem od wiersza 26, że Tomasz, jeden z 12, zwany Diodymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. A on rzekł do nich: jeżeli na rękach nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie wbiję rękę moją w bok, to nie uwierzę. Widzicie to podobną postawę Tomasza do tego dworzanina? A więc potrzebne do wiary są znaki i cuda. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu w domu i Tomasz z nimi, Jezus przeszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż do mojego boku. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i mój Bóg. Bo zobaczył Jezusa, tak? I zobaczył te rany na rękach i na boku. Ale co mu Jezus powiedział? Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś. A błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Widzicie różnicę? Ten właśnie ojciec opętanego nie wierzył w Jezusa, bo mówi: co, jeżeli możesz, nie? Jeżeli możesz. Dworzanin poszedł dalej, głębiej. Jeżeli nie zobaczę znaków i cudów, to nie uwierzę. Natomiast Jezus, mówiąc o Tomaszu i też o innych tych osobach, mówi, że błogosławieni, którzy nie widzieli, uwierzyli. Widzicie taką stopniowość? Jeszcze tutaj do tego też wrócę. I ta nauka Jezusa dla wierzących jest zawsze aktualna. Wierzyć na podstawie słów Jezusa, Jego obietnic i obietnic, to co jest napisane w Bożym Słowie. Mimo to znaki odgrywają w teologii takiej janowej taką doniosłą rolę i mogą doprowadzić do prawdziwej i trwałej wiary. Na przykład pierwszy Ewangeliana 2,11. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. A Jana Ewangelia 12, rozdział 33, pierwszy pisze tak. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem i Synem Bożym, abyście wierzyli, wierząc w życie wieczne. I taka jest myśl. A więc znaki i cuda są potrzebne. Jezus je robił po to, żeby poznać Pana Boga, uwierzyć, prawda? Natomiast Jezus nas prowadzi, chce poprowadzić dalej, głębiej, że błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. A więc o takiej zmysłowej wiary, takiego dotyku fizycznego, do takiego duchowej głębi. Powiedział do niego królewski urzędnik: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Jezus mówi, rzekł: idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i rzekł, i szedł z powrotem.
A więc zobaczcie, że Jezus, mówiąc o tego dworzanina, który na początku potrzebuje znaków i cudów, mówi, że idź, syn twój żyje. I on, spotkając się z Jezusem, wierzy w to, że Jezus, wypowiadając te słowa, dokonał tego, czego on pragnął, więc że syn żyje. I że Jezus na odległość uzdrowił tego sługę. Chrystus swoim słowem i czynem nie tylko wzbudza wiarę, ale daje jej życie. To jest ładna myśl, którą zapisałem, że Jezus swoim słowem nie tylko wzbudza wiarę, ale daje życie. Odpowiedź Chrystusa stwierdzająca, że chory pozostał przy życiu, chory odzyskał zdrowie w momencie, kiedy Jezus te słowa wypowiada. A proszący, czyli ojciec, zaczyna w nie wierzyć. Tym samym, bowiem jego wiara przekraczała pewien etap, rozwój wiary. Wcześniej ten ojciec mówi do Jezusa, przyjdź, zanim mój dziecko umrze, a więc potrzebował tak jakby tego, żeby Jezus przyjdzie osobiście, dotknie go i powie. Natomiast jak Jezus mu powiedział, idź, syn twój żyje, on uwierzył i już nie chciał, żeby Jezus z nim szedł. Rozumiecie to myśl? Ona mi się bardzo podoba. Uwierzyć na słowo Chrystusa. A on tego, a dłużanie mówi, Panie Jezu, przyjdź, bo syn mój umrze. A Jezus, gdy powiedział, to już nie potrzebował osobistego przyjścia Pana Jezusa. To jest skok wiary, rozwój wiary. Już nie potrzebował znaków i cudów. Widzicie, czy taki etap w swoim życiu też nie dostrzegacie? Później już o tym też powiem. A Kana od Kafarnaum leżała niedaleko i dworzanin po rozmowie z Chrystusem mógłby powrócić do domu jeszcze tego samego dnia wieczorem. Sprawdzałem na mapie, że Kana od Kafarnaum to było 26, gdzieś około 26 kilometrów. Zobaczcie, że gdy syn chorował, to on w ciągu parę godzin pokonał odległość, żeby przyjść do Jezusa i mógłby w ciągu parę godzin, w sumie to napisałem, w ciągu 8 godzin mógłby na pierwsze wrócić z powrotem, a on właśnie wrócił dopiero następnego dnia. Coś się musiało stać z jego wiarą i zaufaniem do Chrystusa, że on się nie śpieszył, a syn przecież umierał, że on się nie śpieszył, żeby szybko wrócić, zobaczyć, czy on zdrowieje, nie? Do tego jeszcze wrócę. Spotkanie z Chrystusem daje taki spokój, że problemy nie są już takie wielkie, że tak się nie martwimy, nie troszczymy się. O tym jeszcze później o tym powiem. A wybrać się w drogę po grecku, to znaczy stąpić, to jest destenderet, gdyż z Kany do Kafarnaum droga się ciągle opada. A kiedyś tam właśnie w 2017 roku byłem, rzeczywiście droga tak opada coraz niżej, więc stąpić, prawda, zejść niżej, nie? Nie śpieszył się jednak ze swoim powrotem. I dopiero następnego ranka znalazł się w Kafarnaum. Był to niezwykły powrót. I to jest taki fragment z książki Życie Jezusa. Kiedy dworzanin wyruszał na poszukiwanie Jezusa, serce jego dźwigało wielkie zmartwienie. Syn umierał. Syn umierał. Blask słońca wydawał się okrutnym, a śpiew ptaków brzmiał szyderczo. Przyroda była brzydka. Gdy wędrował w ciszy wczesnego poranka następnego, zdawało mu się, że cała natura chwali Boga wraz z nim. Kiedy znajdował się jeszcze w dużej odległości do domu, wyszła mu na spotkanie służba, chcąc oznajmić mu dobrą nowinę, zdjąć z niego ten ciężar. A słysząc ich nowinę, że jest lepiej z synem, nie okazał żadnego zdziwienia. Dlaczego? Bo wierzył w słowo Jezusa. Ale wypytywał się o coś szczególnego. O której to było godzinie? O której godzinie mu się polepszyło? No powiedzieli mu około 7. A on wiedział, że w dniu poprzednim Jezus też około 7 powiedział, że idź, twój żyje. Wtedy wiara ojca uzyskała zapewnienie, syn twój żyje. Ojciec właśnie poszedł, by przywitać syna, przycisnął go do serca jako zmartwychwstałego i długo dziękował Bogu za cudowne ozdrowienie. Napisałem sobie taką myśl wczoraj. Gdy przeżywamy na podstawie swoich doświadczeń z Bogiem i doświadczeń, które w życiu przeżywałem, gdy przeżywamy pewną trudną sytuację, smutno, ciężko, jest ciężko. Mamy silny stres, martwimy się, nie możemy spać, modlimy się,
Nie, czy, coś tak, czy te określenia coś wam mówią? Martwimy się, jest ciężko, smucimy się. Zaczynamy się modlić też w tej sprawie. I po jakimś czasie zaczyna być coraz lepiej. A później za jakiś czas jest trochę znowu lepiej. Już nam jest coraz bardziej, tam jest lżej. I później się kończy wszystko dobrze. No i wtedy, gdy już tak po wszystkim spokojnie sobie wracamy do tego trudnego przeżycia, do tego trudnego bardzo doświadczenia, to dostrzegamy takie Boże prowadzenie. A w czasie tej sytuacji ciężkiej, żeśmy tego nie dostrzegali. Nawet może były myśli, Panie Boże, czy jesteś ze mną, czy mnie prowadzisz? Ale gdy ocenimy po jakimś czasie, że Bóg był z nami jednak, że nas tak delikatnie przeprowadzał, to dostrzegamy Boże prowadzenie i opiekę, że Bóg nas przeprowadził. To czy wtedy dla nas nie jest to ta godzina siódma? Ta myśl. Dworzanin właśnie uwierzył on i cała jego rodzina, jak skontaktował te godziny. O siódmej Jezus powiedział i w tej samej godzinie, gdy doszedł do domu dnia następnego, to mu się polepszyło. I wtedy on już uwierzył w Jezusa wcześniej, kiedy Jezus mu powiedział, się uspokoił, ale później, gdy te godziny mu i polepszenie się zdrowia nastąpiło w tej samej godzinie, to jego wiara jeszcze bardziej wzrosła, a więc taki nastąpił jakby rozwój wiary. I teraz moje pytanie jest, czy po takich doświadczeniach, jak bym mógł mówić, nie? Po takich kolejnych doświadczeniach, gdy się cofamy, gdy je analizujemy, czy nie widzimy rękę Bożą w naszym życiu? I czy nie zaczynamy lepiej Panu Bogu ufać i wierzyć w Niego? Ja powiem wam osobiście tak. Nawet ostatnio takie miałem doświadczenie gdzieś ponad miesiąc temu. Dlatego też napisałem, że dlatego też potrzebne nam są trudne doświadczenia. W łatwych doświadczeniach tak mocno nie odczuwamy, nie poznajemy Pana Boga, nie odczuwamy Jego pomocy. I to jest właśnie piękne, że ile takich godzin siódmych w swoim życiu mieliśmy, a jeszcze ile będziemy mieli. Zapamiętajcie to, że rozwój wiary u tego dworzanina nastąpił wtedy, kiedy zobaczył, że o siódmej godzinie mu się polepszyło, o tej godzinie, którą powiedział Jezus. Ten, który obdarzył swym błogosławieństwem dworzanina z Kafarnaum, nie mógł odmówić go i nam. Często na podobieństwo owego ojca strapionego szukamy pomocy Jezusa w różnych ziemskich sprawach. Dopiero po jej uzyskaniu zaczynamy wierzyć w Jego miłość. Czy wierzymy w miłość Ojca przed doświadczeniem bardziej, czy po doświadczeniu, jak nas przeprowadzi? Bardziej po doświadczeniu. Wierzymy w miłość, opiekę Ojca. I jest taka myśl, że na tyle, ile poznaliśmy Pana Boga, jak nas wyprowadzał z różnych trudnych sytuacji, czy nie możemy Mu ufać, że nas przeprowadzi aż do końca naszego życia? Czy boicie się o swoją przyszłość? Wiedząc, jak nasz Bóg prowadził, tak jak mówi też w Księdze Mojżeszowej, że Bóg nas przeprowadzi przez dalszą część naszego życia. A więc, czy potrzebujecie dowodów obecności poprzez znaki cuda, że Bóg was kocha i miłuje? Czy wierzycie, że Bóg to zrobi przed tymi dowodami? To jest to pytanie. Osobiście wierzę, że Pan Bóg mnie będzie dalej przeprowadzał, to co mnie spotka. Nie wiem, co mnie spotka i nie potrzebuję na to znaków i cudów, bo wiem, że Jezus to zrobił, bo to robił. Taka myśl z książki Życie Jezusa. Zbawiciel pragnie udzielić nam większych łask niż te, o które my Go prosimy. Opóźnia czasem odpowiedź na nasze prośby. Czy się z tym nie spotkaliście? Że Bóg opóźnia czasem odpowiedź na nasze prośby, chcąc pokazać nam zło w naszych sercach i wielką konieczność Jego łaski. Wymaga odrzucenia egoizmu w imię, którego zwracamy się do Niego. Wyznając naszą bezradność i głęboką potrzebę, musimy całkowicie zaufać Jego miłości. Dworzanin, zanim uwierzył, pragnął ujrzeć spełnienie swej prośby. Chociaż powinien był raczej polegać na słowie Pana, że prośba została wysłuchana i błogosławieństwo udzielone, jest to nauka, którą my musimy też poznać.
No i teraz trzecia historia. Idziemy dalej, idziemy trochę głębiej. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, od 1 do 10. Łukasza 7, od 1 do 10. Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum, a sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i był bliski śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Jezus przeto wybrał się z nimi, a gdy był jeszcze niedaleko domu, setnik wysłał do niego przyjaciół z prośbą, mówiąc: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, dlatego ja sam nie uważam się za godnego przyjść do ciebie. Lecz powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony, bo ja choć podlegam władzy, mam przed sobą żołnierzy, mówiąc temu idź, a idzie drugiemu chodź, a przychodzi, a potem słudze zrób to, a zrobi. I teraz wiersz 9, szczególny. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za nim, rzekł: Powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. A gdy wysłannicy wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. A w Mateusza 8,13 jest dodana inna myśl. Do setnika zaś Jezus rzekł: Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I w tej godzinie sługa uzyskał zdrowie. Wiersz 9 jest szczególny, bo pisze tak, Jezus mówi, że Jezus to usłyszał, zadziwił się. Czemu się zadziwił? No, człowiek nie Izraelita, poganin, ma większą wiarę niż Izraelici. A nawet Jezus mówi, że nie chodzi o to, że Jezus mówi takiej wiary, ale mówi tak wielkiej wiary. Nie to, że wiarę, znalazłem jakąś tam wiarę, ale tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. A czy w Izraelu taką wiarę nie powinni mieć? Przecież mieli Słowo Boże, Boże obietnice. A setnik od samego początku wierzył, że Jezus może uzdrowić jego sługę jeszcze przed uzdrowieniem. A więc setnik nie potrzebował znaków i cudów, jak ten dworzanin, ani ten ojciec, którego syn był, rzucał się w ogień, który w ogóle nie wierzył. Jezus, wiecie co, w tym momencie by powiedział do tego setnika, co mógł powiedzieć? Że błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Rozumiecie? Czy takie słowa chcielibyście usłyszeć od Jezusa? Bo jesteś błogosławiona, bo nie widziałaś, a uwierzyłaś. A może by Jezus tak do was powiedział, jak powiedział też do kobiety kananejskiej. Kobieta kananejska miała córkę, która właśnie była chora, była zdęczona przez złego ducha. I Mateusza 15, 28, wiecie, co Jezus jej powiedział? Wtedy Jezus rzekł do niej: O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak chcesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Niesamowita rzeczy. Nie Izraelici, ale setnik, czyli Rzymianin, ma wiarę większą niż w Izraelu. Kobieta kananejska, Jezus mówi, że ma też wielką wiarę. To jest ten trzeci stopień. Wierzę Panu Bogu, bo On tak powiedział, bo czytam Jego obietnicę, bo mnie przeprowadził w życiu już przez jedną rzecz. Nie potrzebuję, gdy mnie coś spotyka, słyszę jakieś złe wydarzenie dotyczące mnie, mnie nie przeraża, bo wierzę, że Pan Bóg mnie będzie przeprowadzał. Pisze w psalmie, że uwierzył Panu Bogu, że mocne jego serce zaufało Panu, nie będzie się lekał, nie pomyśli nowiny. Czy wasze serce jest mocne w wierze? Że nie boicie się, nie pomyśli nowiny. Powiedz, że mocne jego serce zaufało Panu, nie boi się, nie pomyśli nowiny. To jest właśnie ten szczyt wiary, zaufania do Pana Boga, do którego Pan Bóg chce nas doprowadzić. Jak mieć silną wiarę? Taki dałem sobie podtytuł. Aby odnieść zwycięstwo, trzeba, aby nasza wiara była wzmocniona przez modlitwę, post
i pokoje serca. To jest cytat z Księgi Życia Jezusa. Wiara wzmacnia się przez modlitwę, post i pokoje serca. Powinniśmy się pozbyć własnych ambicji i przyjąć Ducha Świętego i moc Bożą. Jedynie usilne, ciągłe prośby zanoszone do Boga z wiarą, która prowadzi do całkowitego uzależnienia się od Niego i poświęcenia się bez zastrzeżeń w pracy dla Niego, mogą nam wyjednać pomoc Ducha Świętego w walce z szatanem. Wiara nasza wzrośnie, sprowadzi nas ku waszemu, ku wsparciu sił nieba. Przeszkody, które spiętrzył szatan na naszej drodze, które się wydają pozornie nie do przebycia, przeszkody. Pozornie spotykałem się z przeszkodą, która była jakby niepozornie, nie do przebycia. Nic nie mogę zrobić. Co bym nie robił, to i tak nie da rady. A więc wątpię wtedy w swoje siły i to, co tu pisze. Poddaję się całkowicie i uzależniam się od Pana Boga. I wtedy Pan Bóg może działać. Pisze właśnie, że Syn Boży Jezus był poddany wolę Ojca i zależny od Jego mocy. Jezus tak dalece wyzbył się własnego ja, że nie miał żadnych własnych planów. Akceptował objawione dzień po dniu plany Ojca i według nich działał. W Mateusza w 6 rozdziale, a w wierszu 34 jest taka myśl. A zanim ją przeczytam, to wam zadam pytanie. Czy martwicie się o dzień jutrzejszy? A może się martwicie o to, co będzie za miesiąc, albo za rok, albo za 5 lat? Czy takie myśli wam nie krążą po umyśle? Ale co Jezus mówi? Mateusza 6,34. Co tam pisze? Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy. Czy wierzycie temu, co Jezus powiedział? Czy się troszczycie? Przeczytajcie to jeszcze raz. Jest taki komentarz Życia Jezusa. Mamy dzień za dniem i za Chrystusem. Bóg nie udziela pomocy na dzień jutrzejszy. Nie daje swoim dzieciom od razu wszystkich wskazówek na całą drogę życiową, gdyż pogrążyłoby to ich w rozterce. Mówi im tylko tyle, ile są w stanie zapamiętać i wykonać. Siły i mądrość udzielane są w bieżącej potrzebie. Kolejny fragment. Pan nauczy nas naszych obowiązków tak samo chętnie, jak czyni to w stosunku do innych osób. Taki fragment jest w Patriarchach i Prorokach, że gdy Henoch się zbliżył do Chrystusa, gdy Henoch przebywał z Panem Bogiem, to pisze, że jego serce się rozgrzało. Dzisiaj właśnie, nie tylko dzisiaj, ale wtedy, kiedy zbliżam się do Pana Boga w modlitwie poprzez studium Pisma Świętego, to autentycznie czuję takie odgrzane serce. Chciałbym jeszcze wrócić do tego dworzanina. Do dworzanina, ale do momentu, wiecie, takiego momentu? To jest Jana 4,50. Jaka tam jest myśl? Jaki tam jest fragment? 4,50. Rzekł do niego Jezus, idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowo, które Jezus powiedział do niego. Czyli chciałem właśnie wrócić do tego momentu, gdy Jezus mówi do tego dworzenia, idź, syn twój żyje. I teraz wiersz 52, gdy ten dworzanin na drugi dzień wrócił i zastał służbę, która do niego naprzeciw wyszła, to właśnie oni mu powiedzieli co? Że mu się polepszyło, a on zapytał się o jedną rzecz. O jaką się rzecz zapytał? O której to było godzinie? Ojciec się nie pytał, czy opadła mu gorączka, wiedział, że taką ma. Nie pytał się, czy zaczął jeść, czy już chodzi, czy się fizycznie dobrze czuje, czy już wykonuje jakąś pracę. On się nie pytał, tylko się pytał o jaką rzecz? O której to było godzinie? To jest bardzo ważna rzecz. Jak myślicie, dlaczego? Napisałem sobie to wczoraj zdaniem, że w tym momencie zainteresowania dworzanina Jezusem było wyższe niż rodzina. Ale on nie lekceważy rodziny.
nie martwi się o syna, bo wiem, bo Jezus powiedział, że on żyje, a nie martwi się tak jak się martwił, nie znając Jezusa. Nie znając Jezusa, martwił się bardziej o rodzinę, nie znając Jezusa. Dlaczego? Bo wie, że gdy on sam jest w Jezusie, to Jezus również zatroszy się o jego rodzinę. Dlatego, że sam się zainteresował naukami Jezusa i bardziej myślę o Jezusie, to nie stracił rodziny, ale gdy postawi Jezusa na pierwszym miejscu, to rodzina również pisze, że uwierzyła w Jezusa. Przyjmując taką postawę, zyskujemy Chrystusa i też rodzinę dla wieczności. Ale gdyby postawił, że Jezus mówi, że kto kocha ojca, matkę, braci i tak dalej, bardziej niż mnie, nie jest mi godzin. Gdyby postawił potrzeby rodziny bardziej niż Chrystusa, to mógłby stracić i rodzinę, i Chrystusa. Gdy jesteśmy wierni Panu Bogu, to przyciągniemy rodzinę. Może nie zawsze to się uda, ale to tak działa. Taki podtytuł: codzienne okazywanie wiary. Wiem, że codziennie muszę toczyć dobry bój wiary. Muszę okazywać całą moją wiarę, nie polegając na uczuciach. To element uczucia. Muszę działać tak, jakbym wiedział, że Pan mnie słyszy i odpowie na moje modlitwy i mnie pobłogosławi. Wiara nie jest przypływem radosnego uczucia. To jest ważna myśl, że wiara to nie jest uczucie. Czuję się dzisiaj dobrze, jest ładny dzień, słońce świeci, mam dobre wiadomości od wielu osób, a więc moja wiara jest silniejsza. Wiara tak, w taki sposób wiara się nie waży. Nie polegając na uczuciach. Wiara nie jest przypływem radosnego uczucia, lecz po prostu trzymaniem się Boga za słowo. Wierzeniem, że On wypełni dane obietnice, bo tak powiedział. Prawdziwa wiara polega na obiecanym błogosławieństwie i trzyma się go, zanim zostanie ono spełnione i stanie się odczuwalne. Musimy słać nasze prośby z wiarą za drugą zasłonę i pozwolić, by nasza wiara trzymała się obiecanego błogosławieństwa, tak jak było ono nasze. Prosisz Pana Boga o błogosławieństwa, już je wierzysz w nie, zanim je otrzymałeś. Tak właśnie działa wiara. Następnie mamy wierzyć, że otrzymaliśmy błogosławieństwo. Słowo należy ono do nas. Wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Marka 11:34. Oto wiara i tylko wiara, by wierzyć, że otrzymaliśmy błogosławieństwo, zanim będziemy mogli to stwierdzić. Jednak wielu przypuszcza, że nie mogę wierzyć, dopóki nie odczują mocy ducha. Ludzie ci mylą wiarę z błogosławieństwem, która przychodzi przez wiarę. Właśnie wtedy, kiedy czujemy brak ducha, jest czas, by wierzyć. I teraz, kiedy gęste chmury ciemności wydają się nam spowijać nasz umysł, wtedy jest czas, by uwierzyć. Prawdziwa wiara opiera się na obietnicach Bożych zawartych w Bożym Słowie, a tylko ci, którzy są posłuszni Bogu Słowu, trzymają się tych wspaniałych obietnic. Na jakim etapie jest wasza wiara? Bo tak dotknęliśmy trzech etapów, tak ogólnie. Pierwszy etap tego syna, tego ojca, którego syn był epileptykiem i mówi: Panie, jeśli coś możesz, czyli nie wierzymy, a jest mówi: wszystko możliwe dla wierzącego, prawda? I wtedy, gdy jakaś jest trudność życiowa, to wołamy: Panie Boże, przynóż nam wiarę i nam pomóż. Czy może jesteśmy na drugim etapie tego dworzanina, który potrzebował znaków i cudów, aby uwierzyć? No i tu mamy też trzeci etap. Trzeci etap to jest ten setnik. To jest setnik, prawda? Który uwierzył jeszcze przed pojawieniem się znaków i cudów. Czy też może polegamy na Bożych obietnicach? A życzę każdej osobie, widzę czego? Życzę też każdej osobie i też sobie, a tak jak analizuję swoje takie doświadczenia z Bogiem, to uważam, że wspinam się, jestem na tym trzecim etapie, ale czasami zostaję rzucony trochę na ten drugi etap.
na ten drugi etap, ale wierzę Bożemu Słowu i przez Boże prowadzenie wracam z potem na ten trzeci etap. Pragnę właśnie, żeby Bóg moją wiarę tak rozwinął, żebym pozostał już tylko na tym trzecim etapie. I na tym trzecim etapie, żebym był coraz głębiej i cały czas. Życzę właśnie każdej osobie, by Jezus mógł mu powiedzieć, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Lub jak Jezus powiedział do tej niewiasty kananejskiej, o niewiasto, wielka twoja wiara. A może chcielibyście usłyszeć słowa, które usłyszał setnik. Powiadam wam, że tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. Tego wam życzę. Amen. Panie nasz niebiański Ojcze, dziękuję Ci za obecność Twoją podczas nabożeństwa, za osoby, które słuchały tego słowa. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że nasza wiara jest ciągle przez Ciebie kształtowana, rozwijana, pogłębiana. Prosimy Cię, Panie Boże, o wiarę, która by nam pomogła znosić trudne sytuacje, trudne wydarzenia. Wiara, która nam pomoże jeszcze bardziej się do Ciebie zbliżyć, tak, że będziemy Ciebie pragnęli każdego dnia. Proszę Cię, Boże, też o to, żebyśmy mogli rozwijać się na Twoje podobieństwo. Prosimy Cię, Boże, o nasze rodziny, którzy nie mają wiary w Ciebie, nie znają Twoich obietnic, którzy nie są zaangażowani właśnie tak religijnie, duchowo. Prosimy Cię, Boże, o to, żeby doświadczenia, przez które będą przechodzili, żeby gdy je będą analizowali, gdy będą do nich wracali, aby mogli powiedzieć, Pan Bóg był ze mną, Pan Bóg się mną opiekował, aby ich te pragnienie, te doznanie poprowadziło jeszcze głębiej do Ciebie. Boże, osobiście myślę, że nie tylko ja, ale każdy z nas tęskni do tego, co powiedział Paweł w liście do Koryntian w rozdziale 13, że o wierze, nadziei i miłości, że kiedyś będzie tak, że będziemy Ciebie oglądali twarzą w twarz, że wiara już nie będzie rzeczą, która by była potrzebna, żeby Ciebie widzieć, bo będziemy z Tobą, ale będzie potrzebna miłość, która będzie się rozwijała. Panie Boże, pobłogosław nam, każdemu z nas. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że mogłem dzisiaj Tobie służyć. Dziękuję Ci w imieniu Pana Jezusa. Amen.